Jedną z pierwszych postaci niezależnych, którą spotykałem w grze Sekiro Shadows Die Twice, jest jednoręki rzeźbiarz. Starszy mężczyzna zabiera nas z pola trzcin po tym, jak Genichiro Ashina nas pokonał i oddaje nam kieł shinobi, narzędzie, którego niegdyś sam używał, kiedy, nomen omen, sam był shinobi. Przez długi czas nie poznajemy imienia naszego wybawcy, ale kiedy zostaje nam ono zdradzone przez uratowaną przez niego za dziecka dziewczynkę, możemy bardzo łatwo połączyć wiele faktów, które poznajemy w miarę przechodzenia gry. Kim zatem jest ów człowiek? I dlaczego pomimo bycia shinobi woli on pozostać w swojej samotnie w zniszczonej świątyni? Postaram się na te pytania odpowiedzieć. Rzeźbiarz jako shinobi był znany pod imieniem orangutan. Urodził się w Ashinie, a sztukę miecza i techniki shinobi trenował w zatopionej dolinie wraz ze swoją partnerką, która była znana jako zimorodek. Przyniosłem ci coś. Czyżby małpia nalewka? O, pali gardło jak zawsze i przywraca wielu wspomnień. Często ją piłeś? Techniki shinobi ćwiczyłem w dolinie, w której mieszkały małpy. Samemu? Nie, we dwoje. Byliśmy bezpańskimi shinobi. Nie było odpowiedniego pana dla takich jak my. Dlatego chodziliśmy do doliny, żeby biegać, skakać, ciąć mieczami. Jedno potknięcie oznaczało zgubę. Właśnie tak ćwiczyliśmy. Po jakimś czasie poruszaliśmy się dokładnie jak małpy. Piłem małpią nalewkę, gdy trening za bardzo dawał mi się we znaki. A pijąc, słuchałem zawodzenia gwiżdżącego palca mojej towarzyszki. Zawodzenia? Wywoływał je niezwykły pierścień. Gwizdanie wzmocnione przez ten pierścień wypełniało dolinę posępną melodią. O dziwo, lubiłem ten dźwięk. Pod koniec okresu Sengoku, kiedy Japonię ogarnęła wojenna pożoga, której końca nie było widać, a zniszczenia wojny dotknęły prastarej ziemi Ashiny, żyjący na niej klan dostrzegł swoją szansę na odbicie swych ziem z rąk okupantów. Isshin Ashina, zwany Świętym Miecza, zaczął planować zamach stanu i odbicie swojej ziemi. Isshin zwrócił się o pomoc do czterech wielkich wojowników. Gyobu Masataki Oniwy, zwanego demonem, którego Isshin kiedyś pokonał i zwerbował go do walki o swoją sprawę, gdyż był pod wrażeniem siły wojownika. Wielkiego shinobi Sowy, zwanego Żywym Cieniem. Pani Motyl, mistrzyni iluzji z lasu Usu. Oraz orangutana z zatopionej doliny. Podczas gdy ów czterech wojowników rozpraszało okupantów w innych częściach Ashiny, Isshin samemu rozgromił pozostałą część wrogiej armii. Zabił generała Shuzena Tamurę i przejął władzę nad tym obszarem Japonii. Generał Tamura nie żyje! Po pokonaniu generała Tamury, orangutan i sowa przeczesywali zgliszcza pola bitwy w poszukiwaniu niedobitków armii Shuzena. Obaj kogoś odnaleźli. Sowa pośród ciał odnalazł bezpańskiego chłopca. Zafascynowany nie mającym nic do stracenia młodym wilkiem, przygarnął go dla kaprysu. Orangutan natomiast podczas posiłku zauważył, że powoli skrada się do niego pewna dziewczynka. Jej wzrok był skierowany na jedną z różowych kulek, którymi orangutan się posilał. Nie mogąc znieść tego widoku, orangutan poczęstował dziewczynkę ów kulką, a kiedy ta zaczęła za nim chodzić, orangutan zabrał ją z pola bitwy i zaopiekował się nią. Jakiś czas później, Ashina stała się niebezpiecznym miejscem dla nich obojga. Orangutan oddał więc dziewczynkę pod opiekę Lorda Dogena, a ten uznał ją za swoją córkę. Ów dziewczynką była Emma.
lekarka znana nam z gry, u której możemy ulepszać tykwę leczniczą, która de facto jest też jej wynalazkiem. Emma pod skrzydłami Dugena uczyła się medycyny, a pod okiem Isshina sztuki miecza. Kiedy rzeźbiarz był jeszcze shinobi, czasami przychodził na leczenie do Dugena, lecz nie mówił dużo. Ani o swoich ranach, ani co i czy go boli. Przez to ciężko było go leczyć. Prawdopodobnie był taki przez swój trening, gdyż shinobi rzadko mogli polegać na lekarzach w kwestii swoich ran, bo częściej musieli opatrywać się sami. Jednakowoż, pomimo iż rzeźbiarz wiedział, jak samemu doprowadzić się do ładu, odwiedzał klinikę Dugena, aby sprawdzać, jak radzi sobie Emma, którą, znając od dziecka, pokochał jak córkę. Co było widoczne w jego zachowaniu, pomimo tego, jak bardzo stary shinobi starał się to ukryć. Jednakowoż wiedział, że dobrze zrobił, oddając ją pod opiekę Dugena. Ooo, smocze okowite. To wyborne sake. Nie odmówię. O, właśnie tego było mi trzeba. Ten smak nie ma sobie równych. Często piłem te sake z Dugenem. Emma napełniała nasze filiżanki. Od jak dawna znasz panią Emmę? To było tak dawno temu. Znalazłem ją na polu bitwy. Polu bitwy? Skradała się do mnie, powoli, ze wzrokiem skierowanym nieruchomo na ryż, który trzymałem w dłoni. Trudno to było znieść, więc jej go dałem. Później zaczęła po prostu za mną chodzić. Jeszcze później... Cóż, sporo później. Ashina stał się niebezpiecznym miejscem dla nas obojga. Mniej więcej wtedy Dugen uznał ją za swoją córkę. To chyba nie ma większego znaczenia, gdzie trafiła. Jedno jest pewne. Jest szczęśliwsza dzięki temu, że nie była wychowywana przez shinobi. Ależ to... To jest małpia nalewka. Coś nie tak? Cóż, spróbuję... Ależ to bali, pomyślmy, tak, małpy. Z małpami łączy mnie silna więź. Naprawdę? Tak, w końcu to właśnie małpa mnie uratowała. Nie wierzysz mi, co? W dzieciństwie... Znalazłam się na polu ledwie zakończonej bitwy. Byłam sama i stałam tam, oniemiała. Nie byłam w stanie nic zrobić, rozpłakać się czy nawet rozzłościć. Byłam w szoku i wtedy zobaczyłam małpę, jedzącą kulkę ryżową. Czy to na pewno była małpa? Nie wiem, ale widać było, jak bardzo jej smakuje. Pamiętam, że mnie to rozzuściło, ale potem dostałam od niej tę kulkę ryżową. Była przepyszna. Miła małpa. Tak, to była bardzo miła małpa. Jako lekarz widzę inne zastosowania dla sake niż tylko jej picie. Do oczyszczania? Tak, może także pomóc tym o niskiej odporności na ból. Ale w dzieciństwie nie mogłam znieść jej zapachu. Od dziecka pomagałaś w pracy lekarza? Tak. Chciałam być przydatna swojemu nauczycielowi, panu Dugenowi. Rywalizowałam z innymi uczniami o to, kto będzie się opiekował pacjentami. Rany od strzał lub mieczy były wtedy bardzo częste. Rozumiem. Coś się stało? To nic takiego. Czasami na leczenie przychodził także shinobi. Jeden pacjent był dosyć trudny. W jakim sensie? Mówił bardzo mało. Nie wiedziałam, gdzie został zraniony, ani jak bardzo go boli. Nie miałam żadnego punktu zaczepienia. To było irytujące.
Jakiś czas przed przewrotem, podczas jednego z treningów, para shinobi zawędrowała do wodopoju, z którego korzystał małpi strażnik. A zimorodek, niestety ów wizytę, przypłaciła życiem. Orangutan, pomimo miłości, jaką darzył zimorodek, nie był dość silny, aby pokonać strażnika i odzyskać ciało ukochanej, aby ją pochować. To sprawiło, że zakorzeniła się w nim wielka nienawiść. Po części do zwierzęcia i po części do samego siebie. Co zwróciło uwagę pewnego bóstwa. Kiedy Isshin przybył do orangutana z prośbą o pomoc w odbiciu Ashiny, ten zgodził się wspomóc go w buncie pod warunkiem, że święty miecza pomoże mu odzyskać ciało ukochanej. A Isshin przystał na ten warunek. Podczas buntu orangutan w gniewie i żądzy krwi zabił tylu, że sam stracił rachubę i powoli czerpał z zabijania przyjemność. Isshin dostrzegł cień Szury w orangutanie, ale sądził, że jeśli dotrzyma słowa i pomoże mu odzyskać ciało ukochanej, uda mu się zwrócić orangutana na dobrą ścieżkę i uwolnić go od podszeptów Szury. Być może miał rację, lecz niestety, kiedy orangutan i święty miecza próbowali pokonać strażnika w jego leżu, okazało się, że strażnik uległ zarobaczeniu i nie są w stanie go zabić, ani na tyle osłabić, aby odzyskać ciało ukochanej orangutana. To doprowadziło starego shinobi na skraj wytrzymałości i jeszcze bardziej rozniciło żar nienawiści i spowodowało, że orangutan został opętany przez Szurę. Isshin próbował przekonać orangutana, że znajdą sposób, aby pomścić jego ukochaną, ale dla rzeźbiarza było już za późno. Opętany przez Szurę i podsycany płomieniami nienawiści, zaatakował Isshina i rozpoczął się pojedynek, podczas którego orangutan nauczył się sztuki żywej mocy i używał jej przez cały pojedynek, który zakończył się zwycięstwem Isshina, po tym jak święty miecza z pomocą krzyża Ashiny odciął rękę rzeźbiarza, co uratowało go przed przemianą w Szurę. Ale nie zerwało połączenia Szury z orangutanem. Kiedy Dogen zrobił dla niego nową rękę, czyli znany nam z gry Kieł Shinobi, ten po jakimś czasie, kiedy nauczył się go używać, ponownie spróbował wykorzystać technikę, której nauczył się podczas starcia z Isshinem. Udało mu się ją odtworzyć, ale dostrzegł dzięki niej płomienie nienawiści, które od dawna tliły się w jego sercu. I dla bezpieczeństwa innych zrezygnował z dalszego używania protezy i zaczął pokornie strugać posążki Buddy w zniszczonej świątyni, którą uczynił swoją samotnią. Wokół samej świątyni pełno jest świętych talizmanów używanych do odstraszania lub więzienia złych duchów, zwanych ofudami. Co ciekawe, im więcej symboli ducha mamy przy sobie, tym więcej ofud będzie widocznych wokół świątyni. Jest bardzo prawdopodobne, iż orangutan samemu je tam rozwiesza, aby trzymać płomienie nienawiści pod kluczem. Ale nie wiadome jest, czy ów talizmany mają na niego jakiś wpływ. Wiadome jest natomiast, że Sekijo składał Buddzie wiele ofiar, aby jakoś poznać sposób na odłączenie się od Szury lub wygaszenie płomieni nienawiści. Ale nieważne, co ofiarowywał Buddzie, jego posążki były zawsze odbiciem gniewu, a wizje się nie zmieniały. Ukazywały mu morze niekończących się płomieni, które pochłaniały zarówno jego, jak i Ashinę. Właśnie przez to, że w jego sercu wciąż tlił się żar nienawiści. Żar, którego nie dało się już wygasić. Jak wcześniej wspomniałem, pomimo miłości, jaką orangutan darzył zimorodek, nie był on dość silny, aby pokonać strażnika i odzyskać ciało ukochanej, aby ją godnie pochować. Pomoc świętego miecza też na niewiele się zdała,
ponieważ nie posiadali oni broni, którą mogliby zakończyć żywot małpiego strażnika. Strażnik zabrał więc ciało zimorodek do swojego leża i posilił się nim, jak wieloma wcześniej. Podczas tej czynności z palca zimorodek zsunął się pierścień, który odpowiadał za jego zawodzący dźwięk. A niepokój jej duszy i chęć zemsty zrodziły w uwleżu wojownika Shichimen. Możecie teraz zachodzić w głowę, co ja teraz gadam za głupoty. Ale pomyślcie, dlaczego w grze jest tylko 3 wojowników Shichimen? Oraz przypomnijcie sobie, gdzie się znajdują. Jeden w opuszczonym lochu, drugi w leżu strażnika i trzeci w źródlanym pałacu. W każdym z tych miejsc brutalna, nagła lub niesprawiedliwa śmierć dotknęła wielu osób. W lochu ludzie padli ofiarą eksperymentów Dojuna oraz zostało tam ściętych wielu wasalów klanu Ashina zaraz po zakończeniu buntu Istrzina. Po pokonaniu tego wojownika zabierzemy z niego ceremonialne tanto. Od wojownika w pałacu zabierzemy lapis lazuli. Trzeci wojownik znajduje się właśnie w leżu, ale najszybciej dowiemy się o nim z notatki o widmach, którą kupimy od handlarza informacjami. W samej notatce jest zapisane, że w dawnym leżu małpiego strażnika z zatopionej doliny widziano widma. Rozłoszone duchy o wielu twarzach, czyli wojownicy Shichimen. Dawne leże małpiego strażnika można znaleźć na dnie zatopionej doliny, niedaleko lasu mgieł. Były też osoby, które twierdziły, że słyszały kobietę płaczącą w oddali. To sugeruje, że wojownik Shichimen w uwleżu został właśnie stworzony, czy raczej narodził się, być może ze smutku, a być może, tak jak powiedziałem wcześniej, z żądzy zemsty i gniewu niespokojnej duszy zimorodek. Ponieważ po pokonaniu go zdobędziemy pierścień Malkontenta. Stary pierścień, który bardzo dobrze będzie pasować do smugłych palców. Od wewnątrz wygrawerowano słowo zimorodek. Można go wykorzystać do ulepszenia gwieżdżącego palca protezy Shinobi. Użycie gwizdka z tym pierścieniem na palcu wypełni okolice posępną melodią. W płaczliwym głosie wybrzmiewa samotność i piękno. Jest on być może wystarczająco posępny, by na krótko uciszyć głos wściekłości. I to ostatnie zdanie jest tu kluczowe. O, przeżyłeś. Ten przeklęty Gyobu wreszcie stał się truchłem, co? Ale to i tak nic nie zmieni. Będzie więcej wojen, więcej zwłok i hulać będzie głęboko zakorzeniona nienawiść. Co miałoby stać się z taką nienawiścią? Zastanawiałeś się kiedyś? Widać nie. Nie robiłeś tego. Dlatego szkoda mi cię. Tak samo jak jego. Kiedy wilk zdobył wszystkie składniki boskiego kadzidła dla Lorda Kuro, powrócił do świątyni, aby ulepszyć kieł zebranymi w podróży materiałami. Ale zanim wszedł do świątyni, zauważył, że Emma rozmawia z Sekijo i że wyraźnie nie chce, aby ktoś ją usłyszał. Sekiro zakradł się na tyły świątyni i podsłuchał, jak Emma informuje Sekijo o obecności z sił centralnego ministerstwa w Ashinie i dopytuje starego Shinobi o płomienie nienawiści. Orangutanie, siły centralne już tu są. Doprawdy. Jak zwykle, wszystko rozkradają. Czy płomienie nie przygasły? Emmo, odpowiedź na to pytanie się nie zmieni. Mógłbym rzeźbić posążki całą wieczność, a płomienie nienawiści buchałyby dalej. Mogę je co najwyżej ograniczać. Orangutanie. Tak? Jeśli zajdzie taka potrzeba... Muszę zająć się rzeźbieniem. Żegnaj! Sekiro odczekał, aż Emma odejdzie i wszedł do świątyni. A kiedy miał poprosić Sekijo o pomoc w ulepszeniu kła, ten powiedział mu wprost, że to on ma go zabić. Słuchaj. Co?
to ty mnie zabijesz. O czym ty mówisz? Nie udawaj głupca. Zmuszać ją do zabicia mnie. Nie zniósłbym tego. Rzeźbiarz jako bardzo stary shinobi, ale przede wszystkim bardzo doświadczony, zapewne usłyszał lub zauważył, że Sekiro podsłuchuje zarówno jego, jak i Emmę. A jednocześnie, dając mu wszelakie możliwości dzięki ulepszeniom protezy do pokonania niejednego przeciwnika, zdał sobie sprawę po tym, jak Sekiro przyniósł do niego pierścień Malkontenta, że być może będzie w stanie posłać go na wieczny spoczynek. Dlatego chciał, aby to właśnie Sekiro zakończył jego życie. Wiedział, że dzięki szkoleniu Isshina Emma być może dałaby sobie radę z demonem, w którego miał się wkrótce przemienić. Jednakowoż chciał on jej tego oszczędzić, gdyż nie mógłby sobie darować, gdyby to ona odebrałaby mu życie. Wojna majaczy na horyzoncie. Straszliwa wojna. Zmarli powstaną niczym góry, a nienawiść spłynie jak fala ognia. I zrodzi się z tego demon. Jestem tego pewna. Nie sądzę, żebyś chciał spotkać demona. Po zebraniu smoczych łez dla boskiego potomka, wilk przeniósł się ponownie do zamku Ashiny, gdzie dowiedział się, że Isshin na skutek choroby, która go toczyła, zmarł, a siły centralne wykorzystały to, aby finalnie zdobyć Ashinę. Emma podarowała Sekiro klucz, który otwierał przejście, którym wcześniej Sekiro i Kuro chcieli uciec z Ashiny. Wilk zebrał podczas podróży więcej materiałów, dzięki którym mógł ulepszyć kieł. Ale kiedy powrócił do świątyni, zauważył, że rzeźbiarz zniknął, a przejście ze świątyni na podzamcze zostało zniszczone. Rzeźbiarz jednakowoż pozostawił narzędzia, dzięki którym można było ulepszyć protezę. A dzięki obserwowaniu orangutana, Sekiro był w stanie samemu ulepszyć kieł do maksymalnych jego możliwości. Po dokonaniu ulepszeń, Sekiro zamierzał powrócić do zamku Ashina. Lecz zanim to zrobił, zapytał człowieka, u którego wcześniej kupił notkę o widmach, czy nie widział gdzieś rzeźbiarza. A ten odparł, że orangutan udał się w stronę pola bitwy, mamrocząc coś o płomieniach. Dzięki skrótowi shinobi, który łączył świątynię z zamkiem, Sekiro bardzo szybko wrócił do ów zamku i udał się w kierunku zbiornika, aby spotkać się tam ze swoim panem przy sekretnym przejściu. Ale w trakcie przemierzania zamku, wilk został poproszony przez jednego z umierających żołnierzy o pomoc na polu bitwy mieszczącym się na podzamczu. Tym samym, w którym po raz pierwszy walczyliśmy z Gyobu demonem. W trakcie przejścia na nie, Sekiro zauważył, że podzamcze zmieniło się w wielkie pogorzelisko, a siedziba sił centralnych została zniszczona i spalona do gołej ziemi. Kiedy dotarł na pole bitwy, zauważył demona, o którym wcześniej wspomniała mu pewna kobieta, którą spotkał zaraz po tym, jak walczył z Gyobu demonem. Rzeźbiarzu! Sekiro przyszło zmierzyć się z demonem nienawiści, ale łącząc kropki, Sekiro rozpoznał w ów demonie orangutana. Pamiętając o radzie rzeźbiarza oraz o złożonym mu słowie, a także o możliwościach protezy, Sekiro w trakcie walki wykorzystywał parasol Suzaku, aby bronić się przed ognistymi atakami demona, oraz gwiżdżący palec z założonym pierścieniem Malkontenta, aby koić myśli rzeźbiarza. A więc to są płomienie nienawiści. Co pozwoliło go pokonać i skrócić jego męki. Zakończ to! Proszę! Żegnaj, rzeźbiarzu.
Wilku, dziękuję. Po pokonaniu demona, Sekiro odwiedził ów starszą kobietę, która przestrzegła go wcześniej, że powstająca w czasie wojny nienawiść zrodzi demona. O, wciąż żyjesz. Ty wiesz, prawda? Wiesz, kim był wcześniej jednoręki demon. Tak. Więc wiesz, że nie ma powodu tracić ducha. Tak długo rzeźbić podobizny Buddy tylko po to, by zacząć dusić się w ogniu nienawiści i przeistoczyć w demona. Sam zgotował sobie taki los, żeby zapłacić za swoje błędy. A ty położyłeś temu kres. Pozwoliłeś mu przejść na drugą stronę. Z pewnością jest ci za to wdzięczny. Drobna rada. Nienawiść, którą w sobie gromadził, straciła swoje naczynie. Im dłużej będzie szaleć wojenna zawierucha, tym bardziej wynędzniały stanie się ten świat. Ale to nie znaczy, że powinieneś zająć jego miejsce. Po zakończeniu rozmowy, Sekiro dowiedziała myśl, co by się stało, gdyby wcześniej usłuchał swego ojca i doszedł do wniosku, że poznanie historii Sekijo i niepowielenie jego błędów uratowało go przed tym samym, a może nawet gorszym losem.